Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie rozważać Słowo Boże, zastanawiać się nad głębokimi prawdami dotyczącymi przymierza. Dzisiaj ze mną jest Janusz, Błażej, Esterka, ja mam na imię Julian. Ponieważ będziemy czytali Słowo Boże, zwróćmy się do Boga o pomoc, błogosławieństwo, właściwe zrozumienie. Poproszę o modlitwę Esterkę. Panie Boże, kochany, który jesteś naszym wspaniałym Ojcem, który pomagasz nam żyć według woli Twojej świętej. Dziękujemy Tobie za te nowe lekcje teraz, nowe studium biblijne, które mamy, które możemy rozważać. Studium biblijne na temat Twoich obietnic i wiecznym przymierzu. Proszę, abyś prowadził nas podczas tego studium, aby ci, którzy będą słuchać, oglądać, również mogli skorzystać z błogosławieństw Twoich i zrozumieć lepiej Twoje prowadzenie aż do wiecznego przymierza, aż do Królestwa. Za wszystko przyjm podziękowanie i prosimy, aby Duch Święty prowadził nas w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Tytuł dzisiejszego studium to Wieczne Przymierze. Skąd taki tytuł? Może zacytowałby ktoś z Księgi Rodzaju, 17 rozdział, wiersz 7. I ustanowię przymierze moje między mną a Tobą i potomkami Twoimi, po Tobie według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twego po Tobie. Do kogo to tak Bóg się zwraca? Tobie, Twoim i tak dalej. Do Abrahama. Ewentualnie już do Abrahama, ponieważ dwa teksty wcześniej, no tak. Pan Bóg zmienia jego imię z Abram na Abraham. Mhm. Ale jest to ta sama osoba, więc Bóg mówi, że ustanowi przymierze. Jak wam się to podoba, że Bóg przychodzi do Abrahama i mówi, wiesz co, zawrzemy przymierze. Jak byście wy reagowali na to? To mogłoby wyglądać na pierwszy rzut oka podejrzanie. Co ten Pan Bóg szuka w takim biednym miejscu, u takiego nędznego stworzenia i chce z nim się bratać, przymierze zawierać? Myślę, że tutaj każdy z nas na różnym etapie naszego życia dostawaliśmy różnego rodzaju powołania od Pana Boga. Czy to do służby w kościele, czy to do służby na rzecz naszego otoczenia, bliźnich, rodziny. Tu jest chyba podobna sytuacja, że Pan Bóg przychodzi z pewnego rodzaju propozycją, obiecuje coś, też ma jakieś oczekiwania względem człowieka. I myślę, że Abraham miał tą właśnie ten dylemat, czy chce mi się wyjść z jakiegoś ustalonego porządku rzeczy i robić coś nowego z Panem Bogiem, no i czy to warto? Gdyby Abraham nie miał nic wspólnego wcześniej z Bogiem, to pewnie jego reakcja nie wiadomo jaka by była. Tylko, że on już trochę z nim przeszedł do tego czasu, prawda? Parę doświadczeń i parę sytuacji, które do tego spowodowały to, że wiedział, kto do niego przychodzi, z kim rozmawia, prawda? Że to nie jest, bo mógłby pomyśleć, że to jest zwiedzenie jakieś, prawda? Że ktoś się podszywa, ktoś, kto nie miał nic wspólnego z Bogiem, to skąd by miał, że to jest Pan Bóg, a nie szatan na przykład, prawda? Mhm. Dzisiaj takich mamy wielu, którzy tak przychodzą i tak wciskają nam różne ciemnoty. No to może przytoczymy z 15 rozdziału wiersz 7.
Esterko, poprosiłbym Ciebie o przeczytanie tego wersetu. Wcześniej Bóg się objawił, ukazał się Abrahamowi, no i co mu powiedział? Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który Cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby Ci dać tę ziemię w posiadanie. Dziękuję. I przyszedł Pan Bóg i powiedział: Ja jestem, tutaj mamy Pan w naszym przekładzie, ale w oryginale jest Jahwe. Ja jestem Jahwe. No i nie wiem, jak to odebrał i Abraham, ale może pytanie, dlaczego Bóg się tak przedstawił tutaj w tym wypadku Jahwe, bo później przedstawi się trochę inaczej. To jest Bóg Wszechmogący. Dlaczego Pan Bóg przedstawił się Abrahamowi pod tym imieniem Jahwe? Jam jest Jahwe, którym Cię wywiózł z Ur Chaldejskiego. Pan Bóg się pokazuje Abrahamowi jako ten, który jest, który będzie, który nie ma początku, który nie ma końca. Pokazuje mu się, objawia mu się w kontekście tej ułomności, tej ludzkości Abrahama, który wie, że już żyje, wie, że nie ma potomstwa i wie, że tak naprawdę zaraz jego ród przestanie istnieć. Bóg mówi, że on jest ponad tym, że on jest tym, który panuje nad tym całym istnieniem ludzkim, że on jest tym, który daje życie. Myślę, że dobrze mieć takiego przyjaciela, który jest mocny w tym, w czym my jesteśmy słabi. Myślę, że za tym też Abraham odczytał, że Bóg oprócz tego, że jest będącym, tak, że ma życie, że on nie ma końca, domyślił się też, że Pan Bóg jest tym, który może sprawiać te rzeczy, których on nie może. Mhm. Ciekawy jest wiersz drugi, w którym pokazana jest reakcja Abrahama, gdy Bóg przyszedł do niego i powiedział mu: Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. A Bóg mu odpowiedział: Nie bój się, Abramie, tylko wierz. I w wierszu piątym jest powiedziane, że wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje. I wiersz szósty co mówi? Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Trzeba było naprawdę wiary. Abraham nie od razu tak wierzył. Panie, co ty mi możesz dać, jak ja już jestem stary? A Bóg mówi: Zobaczysz, będziesz miał takie potomstwo jak gwiazdy na niebie. I Abraham uwierzył. Tak, ale mamy ten element tutaj bardzo ważny, gdy mówimy o przymierzu. Bóg wychodzi z inicjatywą. To Bóg chce pomóc człowiekowi. To Bóg przychodzi do Abrahama, chociaż on już jest stary, wydaje się, że nic nie można już zrobić. Ale u Boga wszystko jest możliwe i dlatego przedstawia się: Ja jestem tym, który wiecznie istnieje, a za chwilę przejdziemy dalej. Przedstawi się: Ja też jestem wszechmogący, czyli Abrahamie, wierz. Abraham mógł to odrzucić, ale zaakceptował, przyjął. To imię Jahwe występuje w Starym Testamencie 6828 razy, czyli bardzo dużo razy. I to imię jest okryte jakby tajemnicą, ale jednocześnie ukazuje cały Stary Testament w takim blasku tego wszechpotężnego Boga, który był, który jest, który nie ma początku. Tak więc, gdy Abraham myślał o imieniu Bożym, a znał przecież ten język jestem, czy będący, czy wieczny, można by to przetłumaczyć, to pewnie sobie myślał: ten, który jest wieczny, który zawsze istnieje,
to chyba może mi pomóc. I uwierzył. To ważne. Tak, także imię ma znaczenie. Później traktowano to imię Jahwe jako jedyne imię, imię własne Boga. No, Żydzi nie używali tego imienia, to jest ciekawe. Nowy Testament nie używa ani razu tego imienia. Może z tego względu to wynikało, żeby nie używać nadaremnie imienia Bożego. Pan Jezus wskazał, żeby zwracać się do Boga w inny sposób. Ojcze. I my najczęściej używamy tego określenia Ojcze nasz. Tak, ale co myśleli Izraelici, kiedy czytali i zwracali uwagę, aha, tu jest imię Jahwe. Myślę, że to napełniało ich całą czcią, jakimś takim autorytetem, pokorą w stosunku do niego, do tego imienia. To było takie najwyższe imię, najwyższe znaczenie, którego nie należało szargać, prawda, spowszedniać. Raczej używać go tylko w szczególnie uroczystych, uzasadnionych momentach. Tak bym może to określił. Żydzi nawet dzisiaj nie używają tego imienia. No właśnie. Ja kiedyś pytałem, jak należy czytać ten tetragram JHWH. Pewnego Żyda pytałem, a on mówi, tego nie mogę powiedzieć, bo my nie używamy imienia Bożego. Dlatego, że inaczej czytają, powiedzmy, anglojęzyczni. Oni mówią Jehowa, my mówimy czasami Jehowa, inni mówią Jahwe. Więc pytałem Żyda, a on mówi, nie możemy wypowiedzieć tego imienia nawet. Wydaje mi się, że to nie samo brzmienie jest najważniejsze, tylko właśnie te cechy Boże, które Pan Bóg chciał powiedzieć, chciał podkreślić tą swoją wieczność, to, że On jest kimś więcej niż to stworzenie, które tylko otrzymało to życie, które nawet to życie ma bardzo krótkie często. Tak samo jak w innych tytułach Pana Boga jest najważniejsze właśnie, jakie cechy, jak reprezentują Pana Boga. Także tutaj Pan Bóg podkreśla właśnie swoją wieczność i to trzeba mieć na uwadze chyba. Przejdźmy dalej do następnych myśli. Bóg się przedstawia później jeszcze raz Abrahamowi. W 17 rozdziale wierszu 1 prosiłbym też o przeczytanie. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj społeczności ze mną i bądź doskonały. Jam jest Bóg Wszechmogący, El Shaddai. Jak myślimy, dlaczego Bóg tak się przedstawił tym razem Abrahamowi? Proszę. Myślę, że dlatego, że Abraham potrzebował kogoś właśnie wszechmogącego, dlatego, że on wiedział, że on już jest bardzo stary, jego żona jest stara i wypełnienie obietnicy, którą Bóg zapewniał, że on będzie miał dzieci, wydawało mu się już takie nie do zrealizowania. Więc jeśli Bóg do niego przemówił i powiedział, ja jestem Bogiem Wszechmogącym, czyli takim, który wszystko może i te obietnice, które on mu dawał, mogą się spełnić. Mm-hmm. Dziękuję. Tutaj mamy przykład, jak można by też oddać ten werset. Jam jest El Shaddai, chodź przede mną i bądź doskonały, a ja zawrę moje przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię ponad miarę i staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Jam jest El Shaddai. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, więc chcę ci powiedzieć, że z mojej inicjatywy to wychodzi,
ale ja sprawię, że będziesz ojcem wielu narodów. Wydaje się tutaj, że czy Pan Bóg powiedział coś nowego do Abrama, do Abrahama? Przecież to samo powiedział w podobny tekst o potomstwie, o tym, że będzie miał liczne potomstwa jak gwiazdy na niebie, już mówił w 15 rozdziale. Natomiast faktycznie widzimy, że w 16 Abraham miał taki trochę kryzys i chociaż Pan Bóg mu obiecał, że także potomek będzie z jego wnętrzności, to Abraham spróbował to zrealizować na własną rękę, no i faktycznie miał biologicznego swojego syna, ale niestety nie z tą kobietą, którą mieć powinien. I wydaje się, że tutaj w tym 17 rozdziale Pan Bóg przychodzi do niego po raz kolejny i po raz kolejny tak jakby przypomina mu, że ta umowa, to moja obietnica, którą z tobą zawarłem, to co ci obiecałem, jeszcze się nie zrealizowało, to nie Ismael. Tak naprawdę mam dla ciebie coś jeszcze lepszego i chociaż być może już sobie myślisz, że to jest niemożliwe, to ja jestem tym, który może absolutnie wszystko, jestem tym Bogiem El Shaddai właśnie i zobaczysz jeszcze większe rzeczy niż do tej pory widziałeś. Mm-hmm. Ciekawie, że tak Bóg się ukazuje Abrahamowi etapami, zapowiada mu, będziesz miał potomstwo, później on czeka, 5-10 lat i nic się nie dzieje, więc chciał to jakoś po swojemu zrealizować, pomóc Bogu, chociaż jest powiedziane, że Abraham uwierzył Bogu, ale myślał, że to może trzeba jakoś pomóc w tym. Tak, i teraz Bóg mu się rzeczywiście przedstawił jako wszechmogący. Abrahamie, ja naprawdę potrafię zrobić. No bo wiara to jest wtedy, kiedy trzeba naprawdę czekać na to i mieć cierpliwość, a nie wszystko mieć od razu. To nie jest wiara, prawda? I na tym polegało to, że Abraham został ojcem wierzących, że on długo musiał wierzyć. Długo wierzyć, aż to się zrealizowało. I to jest, myślę, chyba też dla nas nauczka, żebyśmy nie myśleli, że wszystko od razu już się spełni. My też już byśmy chcieli, żeby Pan Jezus przyszedł, a On ciągle nie przychodzi, a my już adwentyści 100 i 120 lat temu tak myśleli, a dalej nie ma i musimy mieć tę wiarę, prawda, że to już naprawdę będzie niedługo. A też nie wiemy jeszcze kiedy. Ja bym chciał, żeby to już było jutro, ale jeszcze pewnie trochę będę musiał poczekać. No. Najważniejsze jest mieć pewność tego, czego jeszcze nie widać, no. Tak, przeświadczenie tego, czego się spodziewamy. No i Bóg kolejny raz ukazuje się Abrahamowi jeszcze i zmienia mu imię. Sam się przedstawił jako wszechmogący, a mówi do Abrahama, twoje imię też zmienimy. Z jakiegoś powodu, zaraz się dowiem, będziemy o tym mówili. Bóg nieraz zmieniał imiona. Takie przykłady mamy w Piśmie Świętym. No ale to jest chyba pierwszy przykład z takiego zmienionego imienia. Proszę uwagę. Jeszcze Bóg tak samo zmienił imię Sary. Żona twoja nie będzie miała na imię Saraj, tylko będzie miała na imię Sara, a będzie matką wielu narodów. Tak samo Bóg powiedział o Sarze. A co na to później Abraham? O, oby tylko mój syn Ismael był bezpieczny. Czyli to była taka walka, bo wiara jest wiarą, ale czas jakoś tak dziwnie rozmywa tą wiarę. I potem znowu Bóg mu powtarza, nie, to Sary będziesz miał tego syna, ale do niego to naprawdę dość trudno dociera. Więc Bóg przychodzi i mówi, ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Tak. Ustanawiam bowiem przymierze między tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. I zmienia mu imię. Dlaczego w takim razie Bóg wcześniej ukazywał się Abrahamowi, a jeszcze nie zawarł tego przymierza? Jak myślimy?
dawał się poznać, musiał jego też poznać, doświadczyć, co on warty, prawda? Ale myślę, że Bóg Abrahama to znał dość dobrze i nie musiał długo do niego podchodzić, ale raczej chciał się jemu dać poznać w tej swojej niezmienności i stałości, aby mógł go doświadczyć i być przekonany o tym, że to jest naprawdę ten Bóg, który obiecuje to, co może. Mhm. Wiersz 7, 17 rozdziału mówi: i ustanowię przymierze moje między mną a kim? Tobą. I potomkami twoimi. Potomkami twoimi po tobie. Więc czy to było przymierze tylko z Abrahamem? Jak rozumiemy to, że to było również z potomkami Abrahama? To przymierze nazwane jest wiecznym przymierzem. I dlatego to ma taki wieczny wymiar. Najpierw zawiera przymierze z Abrahamem, potem to aż idzie na potomków Abrahama, a potem to idzie dalej jeszcze na dalszych potomków z tego, z tej linii również pochodzi Dawid, a potem Pan Jezus, a teraz On oręduje za nami w Królestwie Niebieskim. Mm-hmm. No my jesteśmy potomkami Abrahama. Tak. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc rzeczywiście to przymierze... Według obietnicy. Odnosi się również do nas. Ustanowię to przymierze. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Jeśli to się odnosi również i do nas, to jak mamy rozumieć ten werset w takim razie? Mianowicie, ziemię kananejską dam tobie i twemu potomstwu. Właśnie tutaj można by było powiedzieć, wiemy, że Abraham nie jest praojcem, protoplastą, tylko Izraela. Przez to, że miał dzieci więcej, to błogosławieństwo rozprzestrzeniło się i na innych. Z potomstwa Abrahama, chociażby z Izmaela, ale potem i z dzieci Ketury, też powstały narody, które żyły w bliskiej odległości, w kontakcie z narodem izraelskim. Bliskiej odległości, często nawet niestety, ale walczyli ze sobą. Nie walczyli, walczą do dzisiaj nawet, trzeba powiedzieć. Prawda? Mm-hmm. Także to jest dosyć skomplikowana sytuacja. Z jednego ojca pochodzą, a nie bardzo potrafią się dogadać. Ale myślę o tym też, że dzisiaj jesteśmy tym duchowym Izraelem. Jerozolima była kiedyś stolicą tego kraju, o którym tu czytamy, ziemię tą dam tobie. Dzisiaj oczekujemy nowej Jerozolimy. Przedtem mieli tę ziemię obiecaną tylko na terenie Bliskiego Wschodu. My oczekujemy już jako potomkowie Abrahama, jako jego dzieci, nowej ziemi. A więc jest to obietnica, która troszeczkę inaczej się spełnia, ale jest to przymierze wieczne, które spełnia się i na nas, i jeszcze w przyszłości się spełni. Na pewno, kiedy Abraham powstanie z martwych i zobaczy, jak Pan Bóg prowadził jego potomków, takich bardzo fizycznych, to stwierdzi rzeczywiście: Panie Boże, Ty dochowałeś swojej wierności, szczególnie, że tutaj w tym przymierzu też jest ta końcówka wersetu 8, to jest ważna, że będę Bogiem ich, że pewnego rodzaju warunkiem, częścią tej umowy, jaką zawarł Bóg z Abrahamem, było jednak, że oni mieli cały czas go uważać za Boga, mieli też go w tym samym czcić i sprawować pewnego rodzaju obrzędy według tego, co Pan Bóg nakazał w swoim prawie.
No i niestety nie zawsze to później w coraz mniejszym stopniu było to respektowane. Także myślę, że tutaj Pan Bóg na pewno okazał swoją sprawiedliwość, ale oczywiście, kiedy Abraham też powstanie z martwych i zobaczy, że cała ziemia jest pełna wiary Bożej i wszyscy wierzący ją posiedli, to myślę, że będzie się radował i cieszył się z tego, co Pan Bóg zrobił. Tak, więc mamy tutaj pewne takie etapy. Bóg przychodzi, rozmawia, później mówi, oczekuję czegoś od ciebie, Abrahamie czy Abramie. Na przykład trwaj w społeczności ze mną, bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze. Już odtąd nie będziesz używał imienia Abram, czyli wielki ojciec, tylko Abraham, ojciec wielu narodów. Bóg oczekuje więc czegoś od Abrahama. Abraham mógł nie skorzystać z tego, nie uwierzyć, wyśmiać, nie wiem, cokolwiek innego zrobić. Tak więc w przymierzu jest to ważne, bo musi być zgoda tej drugiej osoby. Bóg wychodzi z inicjatywą, ale człowiek powinien z wdzięczności posłuchać tego, co Bóg polecił. No i mamy jeszcze tutaj taki ciekawy przypadek. Bóg mówi, rozetnij zwierzęta na pół. No i miało to jakieś szczególne znaczenie. Tak samo też powiedział, odtąd będziesz obrzezywał swoich synów. No, możemy zapytać, a po co to wszystko było? Jak chodzi o to przekrawanie zwierząt, jeżeli dobrze domyślam się, to chodzi o końcówkę rozdziału 15, werset 15 i tam werset 17, że Pan Bóg się przesuwał między płaciami zwierząt, to był taki starożytny zwyczaj, starożytna forma w zasadzie podpisywania takich kontraktów, która mniej więcej mówiła to, że jeżeli któraś ze stron nie dochowa tej umowy, tego przymierza, to stanie się z nią to, co się stało z tymi zwierzętami, czyli, że tak powiem, straci życie. Takie bardzo uroczyste i wzniosłe podpisanie pewnego kontraktu. Pan Bóg tutaj bardzo, bardzo mocno i bardzo wyraźnie mówi, że zrobi wszystko i z jego strony można się spodziewać i można mu zawierzyć, że on swoją część dopełni. Natomiast też ta odpowiedzialność spoczywa zawsze na drugiej stronie i nie jest to odpowiedzialność taka, że człowiek coś bardzo mocno musi, nie wiem, robić, coś bardzo jest za coś odpowiedzialny. Pan Bóg powiedział Abrahamowi, trwaj ze mną, po prostu bądź ze mną, bądź mi posłuszny, ja zrobię wszystko. Pan Bóg bierze bardzo dużą odpowiedzialność na siebie zawsze za wszystko, a zadaniem człowieka jest tutaj nie opierać się, nie uciekać od Pana Boga. I to powinno wystarczyć, żeby Pan Bóg mógł tego człowieka przemieniać i żeby mógł działać przez niego wielkie rzeczy, które dla niego przygotował, które dla niego przewidział. Tak. Nie jest to zasługa, za to masz otrzymać zbawienie. Po prostu jest to wyraz twojej wiary, bo już to, że Abraham uwierzył, no i Bóg to potraktował jako usprawiedliwienie, usprawiedliwił Abrahama. To świadczy, że tak naprawdę Bóg dokonuje tego, co najważniejsze, z łaski, zbawienie. No ale człowiek w jakiś sposób powinien pokazać, czy ty naprawdę wierzysz. No i Abraham z tego wyszedł zwycięsko. A to drugie obrzezanie, no po co coś takiego Bóg wybrał? Jak myślimy? Adwentystyczna pisarka Ellen White nadmienia, że obrzezanie w ogóle nie byłoby potrzebne, gdyby jego lud wywiązywał się z tego przymierza za każdym razem. Gdyby był posłuszny Bogu, nie trzeba byłoby tego przymierza, nie trzeba byłoby innych przymierzy. Tak. Nie trzeba byłoby przymierza z Noem, o którym już w zeszłym tygodniu była mowa. No ale gdy odstąpili, Bóg znów wychodzi naprzeciw człowiekowi i zawiera przymierze. Chcę powiedzieć, ja ci okażę łaskę, już drugi raz potopu nie będzie. No i teraz znów z Abrahamem takie przymierze zawiera. W tamtych czasach nie było obrzezań,
Więc też Izraelici się różnili tym od innych narodów. Tak, zawsze był podział na my, a o okolicznych narodach mówili jako o tych nieobrzezanych. I wydaje się, że człowiek, zresztą Pan Bóg wiele takich różnych namacalnych, obserwowalnych rzeczy dawał Izraelowi. Zawiążecie sobie prawo, jakąś tam przepaskę, wypiszecie ją na drzwiach waszego drzwi, a tak, żeby pamiętać, żeby to cały czas przypominało. I faktycznie tym mężczyznom to bardzo często musiało przypominać, że są kimś innym, niż te wszystkie okoliczne narody. I myślę, że za każdym razem, kiedy taki mężczyzna, nie wiem, udawał się do toalety, to sobie mógł sobie pomyśleć, że jest kimś szczególnym, że tak. ma się różnić. Tak. To bardzo proste, ale właśnie człowiek potrzebuje czasami przypominać mu, bo zapomnieć jest bardzo łatwo, kim jesteśmy i o tym Bogu też łatwo jest zapomnieć. A może też pamiętali o tym, że to przymierze było zawarte z Abrahamem, no i to wielki Bóg, ten zawarł z nami przymierze, ten Bóg dobry, litościwy, to On nas wybrał. No różne mogły być skojarzenia. No może być też symbolem na przyszłość, ja wiem, chrztu czy czegoś innego. Bóg wiedział najlepiej, dlaczego to uczynił, my możemy się domyślać. I Abraham został ojcem tych wielu narodów, ale mamy taki ciekawy werset z 18 rozdziału, 19 werset. Chciałbym, żebyśmy też ten werset przeczytali. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Dziękuję bardzo. Czy nie porusza was ta myśl? Bóg mówi, wybrałem go i nakazałem mu, żeby przestrzegał prawa, tak żeby mógł wypełnić to, co obiecałem Abrahamowi. Żeby mógł to zrobić. Ja bym chciał, żeby Abraham przestrzegał, żebym ja mógł coś zrobić. Innymi słowy, gdyby Abraham nie przestrzegał tego prawa, gdyby byli tacy jak każde inne okoliczne narody, czy Pan Bóg mógłby spełnić to, co zapowiedział, czy mógłby spełnić to, żeby w potomstwie Abrahama były błogosławione wszystkie narody? No widocznie pewnego rodzaju posłuszeństwo było tutaj koniecznością. Tak, tutaj możemy powiedzieć, widać jak współdziała łaska z prawem. Abraham miał przestrzegać tego prawa. Bóg może okazywać łaskę, ale z drugiej strony zawiera przymierze, oczekuje od człowieka, że będzie posłuszny prawu, przykazaniom, które dał, będzie przestrzegał tego przymierza. Nie dlatego, żeby otrzymał te przywileje, ale dlatego, że Bóg je daje, to powinien to robić. A z drugiej strony, no, Bóg nie może zbawić, tak jakbyśmy powiedzieli, no nie może zbawić grzeszników, którzy nie chcą... Na siłę. Tak. Boga znać, ani przestrzegać Jego przykazań. I to przestrzeganie prawa jest bardzo mocno podkreślone i wyraźnie uzależnione od tego jest zesłanie błogosławieństw Bożych. To jest faktycznie dobrze sobie z tego zdać sprawę, bo na ogół to się wydaje dzisiaj chrześcijanom, że to przecież nie ma nic wspólnego. Bóg tak wszystkich kocha, wszystkim rozdaje na lewo, na prawo swoje łaski i nie ma znaczenia. Mhm, proszę. Ta łaska Boża spływała na Abrahama i na potomków Abrahama, tych, którzy chcieli być posłuszni. Ta miłość Boża ich tak ogarniała. Oni byli... Abraham, to widać, że on był związany uczuciowo ze swoim Bogiem, że on go kochał i jego potomkowie również, przynajmniej część była taka, która chciała wywiązać się z tych zobowiązań, z tego przymierza i być posłuszna Bogu, bo wiedzieli, że to, że oni będą posłuszni Bogu, będzie dla nich błogosławieństwem jednocześnie, ale oni nie brali pod uwagę tej drugiej części. Oni kochali Boga.
Tak, ten tekst jest bardzo ważny. Czy najpierw Abraham był posłuszny i dlatego Bóg go wybrał? Nie, czytamy, wybrałem go, aby nakazał swoim synom i domowi swemu strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo. Najpierw wybrał Abrahama, a później mówi, żeby przestrzegali prawa. I to jest ta zasada zbawienia, to warto podkreślić, która była już za czasów Abrahama i jest w naszych czasach. Bóg wybiera grzeszników, wszystko jedno, jacy oni są, a później mówi, słuchaj, przestrzegaj mojego prawa, będzie ci dobrze, ja ci pomogę, ja ci dam siły do tego. Nie dlatego, że będziesz przestrzegał, to cię przyjmę. Ja cię przyjmę, ja cię teraz przyjmuję, ale ty przestrzegaj mojego prawa. I jeszcze jedna ta, tutaj jest ciekawa myśl, mianowicie powie synom swoim, aby przestrzegali, zachowywali sprawiedliwość i prawo. Niektórzy mówią, że prawo to dopiero było nadane na górze Synaj. Ale nie, Abraham już wcześniej przestrzegał przepisów i prawa Bożego, on i jego potomkowie, a później oczywiście i Izraelici. I tak zmierzamy właśnie do końca naszego studium. Przymierze z Abrahamem. To Bóg kilkakrotnie przychodzi do Abrahama. To nie Abraham szuka Boga, to Bóg szuka Abrahama. I czyni rzeczy niemożliwe. Tak może być i w naszym życiu. On przychodzi do nas, puka do drzwi naszych, chce dla nas uczynić rzeczy wielkie, których byśmy nawet nie mogli sobie wyobrazić. Ale chce, żebyśmy przestrzegali prawa, żebyśmy przekazywali to naszym dzieciom, żebyśmy innym przekazywali, żebyśmy byli, bym powiedział, takimi duchowymi ojcami dla wielu narodów, dla różnych ludzi, dla różnych ludzi z różnych kultur. To czynił Abraham. On miał różnych ludzi, między innymi tego Eliezera z Damaszku. I inni ludzie byli u niego i byli chwalcami Boga. I takie zadanie, tego oczekuje Bóg od nas. On chce mieć z nami przymierze, chce, żebyśmy trwali przy Nim. Niech Bóg błogosławi nam to studium i wszystkim słuchającym nas, by wszystko było ku chwale Bożej. Amen. Amen. Pomodlimy się na koniec. Dobry nasz Boże, chcemy Ci podziękować za Twoją trwałą i stałą miłość i Twoje przymierze, którego dochowujesz aż do dzisiaj. I tak jak obiecałeś, będziesz dochowywał na wieki. Boże, chcemy być i czujemy się uczestnikami tego przymierza. Wierzymy, że dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu, że Ty chcesz nas traktować jako swoich naśladowców, swoje dzieci. Pozwól Boże, byśmy mogli pamiętać zawsze o tym, że Ty jesteś naszym Ojcem, naszym wspaniałym Bogiem, który wszystko może i który jest wszechmogący. Boże, miej nas w swojej opiece. Strzeż nas aż do końca, aż do czasu, kiedy będziemy bezpieczni w niebieskiej Ojczyźnie, abyśmy tam również przez całe wieki mogli świadczyć o Tobie, o Twojej miłości i o Twojej dobroci względem wszystkich pokoleń i wszystkich istot, które znajdują się we wszechświecie. Boże, to wspaniałe, że chcesz nas tak wyróżnić. Dziękujemy Ci za to jeszcze raz. Wysłuchaj naszej prośby. Amen. 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 Dziękujemy za to wspólne studium. Zapraszam na kolejne rozważanie Słowa Bożego, które będzie za tydzień. Będzie mowa o przymierzu, które Bóg zawarł z Izraelitami, dzieci obietnicy. Zapraszam serdecznie i życzę Bożych błogosławieństw.